Radiosud.pl. Największy portal informacyjny regionu. Szkolenie oraz prezentacja najnowszego specjalistycznego sprzętu strażackiego odbyła się na terenie OSP Kępno. Udział w nim wzięły jednostki OSP z terenu powiatu kępińskiego. Pokaz sprzętu zorganizowany został przy współpracy z firmą Kadimex. Druhowie biorący w nim udział przybyli z jednostek OSP Baranów, Turkowy, Laski, OSP Opatów i oczywiście gospodarze, czyli OSP Kępno. Strażacy mieli możliwość zapoznania się z nowoczesnymi standardami, jakie obowiązują w sprzęcie ratowniczym, a także środkami ochrony indywidualnej. Chcemy Państwu zaprezentować, jakim dysponujemy sprzętem, jakim sprzętuje w ogóle kraj nasz i firmy dysponują sprzętem najnowocześniejszym, jakim jest bezpieczeństwo ratownika. Wiadoma rzecz, że ratownik musi być bezpiecznym ubraniu, bezpiecznym sprzęcie, musi działać, żeby ratować drugiego człowieka. To jest właściwie priorytetowym zadaniem strażaków ochotników. Wiadomo, że jest Straż Państwowa, która jest prędzej od nas wzywana i mają również sprzęt specjalistyczny, ale i strażacy ochotnicy w krajowym systemie, jakie są te jednostki, między innymi kępińska, musi się też taki sprzęt doposażać. Nie może tutaj być, jak już powiedziałem wstępnie, bariera finansowa, że nie ma pieniążków, że są inne priorytety. Niestety nie. Jeżeli chcemy dobrze działać i chcemy dobrze prosperować w przyszłości, nie możemy się cofać do ciemnogrodu. Strażacy mieli możliwość obejrzenia sprzętu do stabilizacji pojazdów mechanicznych i pneumatycznych firmy Paratech, ubrania specjalnego wykonanego z tkaniny BPI, rękawic i butów czeskiej firmy Holik, armatury wodnej i pianowej AWG. Jest to model, który został wykonany z materiału, który tak naprawdę dopiero wchodzi na rynek polski, czyli PBI, materiał dużo bardziej odporny od standardowego materiału na temperaturę. Ubranie wykonane w taki sposób, aby było w 100% ergonomiczne dla pracy strażaka. Mamy również ubranie termoaktywne, które tak naprawdę staje się powoli hitem, jeżeli chodzi o straże pożarne, głównie państwowe straże pożarne. Powoduje to, że komfort pracy strażaka jest dużo większy niż w standardowym ubraniu ochronnym. Przedstawiciel firmy Kadimex przekazał jednostce OSP Kępno do testów węże W42 marki OSW przeznaczone do tzw. mieszkaniówki oraz prądownicę wodną marki AWG. Spotkanie było okazją do testów sprzętu oraz wymiany poglądów i doświadczeń.